3, 2, 1.
smakowite. Aloy, pogadajmy. Cóż, już pora. Gotowa? W sumie jeszcze nie. Niedługo wracam. Jasne. Zaczekam tu. Aloy, musimy pomówić. Aloy. Gotowa? Tak, raczej. Jest głośniej niż sądziłam. Nigdy nie byłaś tak blisko. Wszystko wydaje się większe z bliska. Zobaczysz, szybko przywykniesz. Słowo. Nie jestem pewna. Znajdź arcymatronę Tirsę. Pomoże ci. Masz jakieś pytania? Jakieś rady, zanim pójdę? Nie. Wiesz wszystko, czego dzicz może nauczyć. To ty mnie uczyłeś, nie dzicz. Nie wiem jednak, czy łuk i włócznia na wiele się tu zdadzą. Łukiem i włócznią wywalczysz to, czego szukałaś przez te wszystkie lata. Odpowiedzi. Na pewno mnie tam wpuszczą? Powtarzam, Aloy. Nasze prawo dopuszcza dzieci wyrzutków do próby. A każdy, kto ją przejdzie, nie będzie już nigdy wyrzutkiem. Wiem to. Ale nie wszyscy przestrzegają prawa jak ty. Uwierz mi, proszę. Plemię to uszanuje. Czego mogę oczekiwać w środku? Na miejscu będą świętować, ucztować. Szykuje się duża uroczystość. Żadna wioska nie dorównuje sercu matki. To siedziba wszystkich arcymatron. Serce plemienia Nora. I klejnot świętej ziemi. Poczekaj. Polubisz je. Tak jak ja. Bardzo dawno temu. Jestem na to gotowa. Widzimy się w domu za kilka dni? Nie znajdziesz mnie tam, Aloy. Trzymaj. Weź to i... pamiętaj. To brzmi jak pożegnanie, Rost. Nie. Nie! Powinnaś być z nimi. A ja zawsze będę wyrzutkiem. Ale mówiłam, wszystko się ułoży. Będę przychodzić w tajemnicy. To ja będę łamać prawo, nie ty. Nie musisz się w ogóle do mnie odzywać. To przywiązanie do mnie będzie ci tylko wadzić. Chciałbym, żebyś stała się częścią plemienia. Dosyć już tego życia na uboczu. Nie przeszkadzało mi dotąd. Dla twego dobra. Odejdę tam, gdzie mnie nie znajdziesz. To... nasze pożegnanie. Nie. Nie jest. Nauczyłeś mnie tropienia. Gdziekolwiek idziesz, mogę iść z tobą. Nie tym razem. Tym razem. I każdym razem. Będę to miała, kiedy cię odnajdę. Niech Wszechmatka cię chroni, Aloy.
i ciebie. Muszę pozwolić mu odejść. Przynajmniej na razie. Najpierw próba. Potem zobaczę, dokąd wiedzie szlak. Musisz zawrócić. Albo oberwiesz. Twój wybór. Z drogi! Z drogi! Dajcie jej przejść! Ma tu wolny wstęp! Serce matki cię wita, dziecko. Chodź. Zapewniam cię, większość Nora nie jest tak nieuprzejma. Jesteś Tirsa? Zgadza się, dziecko. No, chodź już. Bardzo długo czekałam na ten dzień. Naprawdę? O, tak. Ale na razie muszę cię zostawić. Dziś muszę pilnować innych przybyszów. Ale jakich? Z innego plemienia. Kardża. Przyszli obejrzeć próbę, a Nora się z nimi niezbyt lubią. Kardża? To jest mój problem. Pomówimy potem. Tymczasem ciesz się festiwalem. A, jeśli pójdziesz w prawo, spotkasz swojego starego znajomego. Ale ja nikogo tu nie znam. Nie bądź taka pewna. Porozmawiamy później. Niech cię bogini strzeże. Co tu się dzieje? Aj! Aloy! To ty, prawda? Tutaj jesteś Aloy, prawda? Dobrze zapamiętałem, prawda? Czy to o tobie mówiła wcześniej Tirsa? Nie znam cię. Chyba mnie nie poznajesz. W sumie minęło sporo czasu. Jestem Teb. Byłaś małą dziewczynką, gdy uratowałaś mnie przed grupą maszyn. Pamiętam. Chciałeś mi podziękować. Wciąż pamiętam ten dzień. Całe życie czułem, że cię spotkam podczas przygotowań do próby. Jak widzisz, nie zostałem łowcą. Zamiast tego pracuję jako szwacz. Szyję ubrania i pancerze. Na tę okazję specjalnie uszyłem ci strój. Podoba ci się? A ile kosztuje? Kosztuje? Nic. Uznaj to za spóźniony wyraz wdzięczności. Dobrze? Chyba ci pasuje. Dziękuję, Teb. Nigdy nie miałam czegoś takiego. Jest twoje. Chyba zgodzisz się, że chroni lepiej niż to, co miałaś wcześniej. Każdy strój ma swoje zalety. Zawsze jest coś za coś. Dobra. Nie będę cię zatrzymywać. Zajrzyj do domu Matron, jeśli szukasz Tirsy. Zobaczysz, to poznasz. Duży drewniany budynek ze wściekłym tłumem na zewnątrz. Tirsa mówiła coś o gościach z innych plemion. Tak, dlatego tłum jest wściekły. Po raz pierwszy od wielu lat kardża stąpają po świętej ziemi. Pewnie polecą pomidory, może też jakieś kamienie. Byle tylko nie włócznie. No, tak czy siak, rób uniki. Co powinnam stać, Witaj, Aloy.
na razie. I powodzenia na próbie. Ze sobą koty. Festiwal powinien być codziennie. Tak, festiwal był. Wystarczy, żeś pijany. Po co jeszcze włazić na dach? Co za idiota. Co rok to samo, co rok. Przynajmniej nie biega po ścieżce wojowników. Kto się wspina lepiej niż... Musicie to pamiętać i powtórzyć, gdy mnie zabraknie. Na początku całe życie pochodziło od Wszechmatki. Ludzie, maszyny i potwory to wszystko jej dzieci. Bezbożni Karza nie powstrzymają mnie przed cieszeniem się festiwalem. Co złego mogliby nam zrobić? Cześć. Aloy, tutaj! Karst? Co ty tu robisz? Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Więc serce matki. Myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie. Jak dostanę zniżkę? Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Nie przyjmuję zwrotów. Posypię się, to masz problem. Zawsze chętnie wezmę twoje okruchy. Bogini powinna sądzić karę, nie ja. Co było, minęło. Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę.
Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką Króla Słońce Awadze. Podwój śmieciu! Hej, hej! Światłość jego! Schowajcie owoce! Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Kardża, więc powiem krótko. 13 Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Kardża. Ten 13 król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No? Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14 króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką Króla Słońce Awada, 14 światłości promiennego rodu. Jest mamy zapomnieć, co Kardża zrobili naszemu plemieniu? Krzyżatko, daj mi siłę. Wiedz, że Kardża stoją u waszego boku. Niczym słońce okalające promieniami. Matko, daj mi siłę. Gdy wasi podopieczni zajmą swoje miejsca wśród wojowników, łączymy się w modlitwie za ich powodzenie w zmaganiu. Mam się fokus. Taki sam jak mój. Za gościnę w obręczu. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widocznie. Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie. Pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym kacu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał. Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obraża się. Tobie pasuje. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Kardża za krwawe łowy. I to nie dziwi. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piło zęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i
No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w Południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Poznam cię nawet z moją siostrą. Ona zna więcej ludzi niż ja. Ponoć została porwana i stracona przez Króla Słońce. Ha! Porwana? Tak. Stracona? Nie. Trzeba więcej niż paru kardża, by ubić Ersę. Uciekła. A w tej chwili jest szefem całej straży. Ciekawa historia. Może opowiem następnym razem przy kielichu. Tak czy siak, też idę na to całe błogosławieństwo, więc... Do zobaczenia? Może? Zgadzam się z arcymadroną Lansrą. Nie powinniśmy podnieść. Powinnam iść do serca matki. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. Aloy, zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłem go dla ciebie. Bluźnierstwo. Siostry. Kandydaci, przed każdym z was postawiliśmy lampę. Dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. Pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłysz nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Grojącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr, żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca, aby każdy z nas stał się wielkiego łańcucha miłości. Ponoć jak wygra, poprosi o błogosławieństwo. Tam jest Olin. Ale nie ze swoją. Mam do niego kilka z jej siostrą. Wyobrażasz sobie? Miłość, ja za mało walk na pięści. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić. Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Nigdy nie widziałam nikogo z fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam... Metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W
ruinach znajdziesz odpowiedzi, a nie tu. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Chyba nie umiesz kłamać. Zawsze nowo poznanych ludzi tak oskarżasz? Tylko tych, którzy kłamią. Na ogień i ślinę. Jestem szczery jak pole, niczego nie ukrywam. Nie wierzysz mi? To twój problem. Nic mi do tego. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Nie bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Ponoć jak wygra, poprosi o błogosławieństwo pary. Nie ze swoją dziewczyną, tylko z jej siostrą, wyobraź. Czy tylko mi się wydaje, czy ta potrawka jest jakaś dziwna? Błogosławieństwo było pouczające. Pierwszy raz je widziałem. Rzadki dar do prawdy. Przecież nie wierzycie we wszechmatkę. Odległość między plemionami Nora i Kardża zazwyczaj utrudnia poznanie. Ale tutaj, wśród was, dostrzegam piękno. Być może Naman ma jednak rację, że wszystkie ludy i krainy oświetla słońce. O kim mówisz? O moim bracie, który uważa, że na niebie jest dość miejsca dla wielu różnych wierzeń. Kim jest ten król słońce? Jego światłość, Avad, jest 14. królem z promiennej linii. Jego blask ogarnia niebo i wszystko pod nim. Jest wybrańcem słońca. Jego boskie rządy dają nam mądrość i sens istnienia. Szanujesz go. Znacie się? Z definicji jest niepoznany i nieomylny. Jesteśmy jego narzędziami, nie towarzyszami. Byłem w jego blasku, ale zasłaniamy twarz, aby nie wpatrywać się w jego światło. Jest słońcem, ma władzę absolutną i zero przyjaciół. Pozazdrościć. Kim jesteś, kapłanie? Jestem pobożny Irid. W plemieniu Kardża odbija się chwała naszego pana, a my, jego kapłani, jesteśmy jedną iskrą słońca. Sporo mówiłeś, ale nic nie powiedziałeś. Wybacz mi. Moim zadaniem jest nieść wolę słońca, służąc jego ziemskiemu wysłannikowi, królowi słońca. Pocieszam tych, którzy kroczą w świetle dnia. I zmierzam ku tym zanurzonym w mroku, których blask ledwie sięga, niosąc ciepło. Dlaczego Kardża walczyli z Nora? Za 13. króla słońce Kardża wojowali ze wszystkimi plemionami. Jego światłość odesłał te dni w mrok. Musimy odnowić nasz wewnętrzny blask. Chociaż niewielu chce tutaj przybyć. Boicie się Nora? Fakt, są mało przyjacielscy. Słyszałem, że Nora są niezrównanymi w walce wojownikami. Ale widzę, że potraficie być też spokojni. Przybyłeś tu tylko po to, żeby wygłosić przemowę Króla Słońca? Taką mam służbę oraz wielki zaszczyt. Nieść światło zadośćuczynienia tym, których zaćmiliśmy i skrzywdziliśmy. Przełknąłem swój strach, lecz znów mnie chwycił. Bardzo dobrze, że Erend odbył tę podróż. To moja tarcza. Dobry człowiek. Mieszkasz w południku? A tak. Gdzież lepiej uczcić boski spacer słońca, niż w miejscu, w którym kamień odbija jego promienie? Wychowałem się w najgłębszym cieniu miasta, wśród ptasich rynków, stoisk z metalem, przepraw i jedwabiów. Brzmi imponująco. O, musisz to zobaczyć. Zresztą wystarczy tam dotrzeć. Z rozkazu jego światłości bramy są otwarte dla wszystkich. Każdy Nora, który opuszcza świętą ziemię, zostaje wygnańcem.
Ale kto wie, może skończę gdzie indziej. To było oświecające, ale muszę już iść. Masz już błogosławieństwo, ale niech świt cię odnajdzie, ogrzeje cię dzień i obyś odnalazła światło o zmierzchu. W sumie nie było źle. Fajnie, krótko. Ale znam pół tuzina oseramskich kowali, co robią lepsze fajerwerki. Ups. To nie tak, że chcę szydzić z waszego świętego rytuału. Był ładny. Serio. Powiedz mi coś o Olinie. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić. Lubię go, ale... Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę. W tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak. Nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwsze słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15, 20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłoząb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn szalonego króla połączył siły rebeliantów Kardża i wolnych ludzi Oseram. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Awada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Skoro historia Kardża jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju. Nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym Kardża nie tylko walczą, ale i budują. Choćby południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Jak wielki jest południk? Jaki on jest? Jakby tu zacząć? Mój lud jest świetny w kuźni. No po prostu mistrzowie metalurgii. Ale w budowlance to... Kardża nas przebili. Miasto wisi nad kanionem, mają więcej mostów niż Nora dróg, ich budynki są jak góry, a z drugiej strony doliny mają iglice. Odbija promienie słońca niczym pchnięty w niebo nóż. Powinnaś sama to zobaczyć. Uznaj to za wyzwanie. Albo zaproszenie. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. Tak, no to... Powodzenia w tej
próbie. Może kiedyś spotkamy się w południku. Kto wie? Aloy, już po błogosławieństwie, więc możemy w końcu spokojnie porozmawiać. Ufam, że ceremonia nie była nieprzyjemna, biorąc pod uwagę okoliczności. To nie było przyjemne, ale mimo to dostrzegam piękno rytuału. Masz naprawdę dobre serce, skoro doceniasz rytuał adorujący coś, co ci odebrano. Mówię, że mi nie przeszkadza. Mam większe zmartwienia niż wysłuchiwanie paplających Nora. Rozumiem. Zakładam, że chcesz mnie o coś zapytać. Aż dziwne, że Nora dopuszczają wyrzutków do próby. Taka życzliwość nie jest w ich stylu. Prawo stanowi, że dzieci wyrzutków mają taką możliwość. To szansa na powrót do plemienia. Jednak z tego, co wiem, nikt przed tobą nie skorzystał z tego prawa. Nic w tym dziwnego. Wątpię, by wiele dzieci wyrzutków przeżyło w dziczy wystarczająco długo. Myślę raczej, że to z powodu małej liczby dzieci wyrzutków. Do tej pory miałam okazję poznać tylko jeden taki przypadek. 13-latek, który zabił matkę. Ale na próbie 5 lat później już się nie zjawił. Nie. Mało prawdopodobne, żeby przeżył tak długo. Ale miał swoją szansę. Inne plemiona by go po prostu straciły. To może być dla ciebie trudne do przyjęcia, Aloy. Lecz tradycja wygnania jest, mówiąc oględnie, ludzka. Serio? Spróbuj tak żyć przez 18 lat, Tirso. To pogadamy. Dlaczego zostałam wyrzutkiem tuż po urodzeniu? Jaką zbrodnię mogłam popełnić, zanim przyszłam na świat? Aloy, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. A czemu? To proste pytanie. A co z moją matką? Czy jest tutaj, ogląda mnie? Czy nie żyje? Czy jest tu? Czy nigdzie? Twoja matka z pewnością jest z nami, choć tylko duchem. To nie jest odpowiedź, prawda? I żeby było jasne, jestem tu, by uzyskać odpowiedzi. Prawdziwe. A kiedy wygram próbę, zażądam ich. Wiem. Nie oczekiwałam niczego innego. A co z Rostem? Dlaczego został wyrzutkiem? Więc nie wyjawił ci tego? Przysiągł nigdy o tym nie wspominać. Tak. Tak jak ja i reszta arcymatron. Przepraszam, Aloy. Lecz przeszłość Rosta musi na razie pozostać tajemnicą. Oczywiście. Rost mówił, że matrony nie tylko przewodzą plemieniu. Co jeszcze robią? Uczymy, radzimy, błogosławimy. Gdy trzeba, sądzimy. Dbamy przede wszystkim o dobro plemienia. W tym roku w swoich szeregach mamy 3 arcymatrony i około 30 matron. Co je różni? Matrony to pramatki z 2 pokoleniami potomstwa. Arcymatrony posiadają natomiast przynajmniej 3 pokolenia swego imienia. Dlatego przemawiamy w imieniu całego plemienia i wspomagamy je. Szczególnie zaś arcymatrony. Więc im więcej masz dzieci, tym większy autorytet? W sumie sposób dobry jak każdy inny. A może być inny sposób? Czemu Lansra tak mnie nienawidzi? To kobieta dość radykalna. Nic więcej nie mogę rzec. To nie moja wina, że się urodziłam, ani że matrony zdecydowały się mnie wygnać. Zgadzam się całkowicie, ale opinie bywają różne, a wszystkie nasze głosowania wymagają większości. Powinnam iść. Przepraszam, jeśli byłam obcesowa. Po prostu od tak dawna szukam odpowiedzi. Wiem, dziecko. Nie tylko ty czekałaś latami na ten dzień. Pomodlę się za twoje powodzenie.